Witam w tym filmie ten CS, ale będę strzelał, czyli CS, no, będzie dużo strzelania w tej grze, nie do wrogów, tylko w coś tam, no, zachęcam do pyk pyk, no, coś tam, na początku, coś tam, skins, coś tam, monkeys. Coś ten, Teges. Można se wejść. Pyk, pyk. Krafty, coś tam. Kupić se, Elegancja, Francja, bajeractwo. No i co? Wyciągnąć se. Skiny różne z naklejkami. Fajne, świetne. I czasami jeszcze lepsze. Jakie fajne. O ja, pie. No właśnie. Posypuję pieprzem. Z kolem Dzon. <grym> to jest ten. Paris glitter i pewnie ktoś powie: tak, o coś tam. A ja powiem: tak, tytuł jest, jaki jest. No właśnie. No i będziemy strzelać, czy tak może być. I o ile ja, patrząc się na Paris glitter, uważam, że jeszcze przed nimi spadki mogą być niekoniecznie zatrważające. O tyle uważam, że niektóre z nich są już na dołkach. Albo, no nie wiem, no są po prostu już tak nisko, że szkoda by ich było nie uśrednić. Oczywiście nie zachęcam do takich działań. Zachęcam do rozważania tej opcji, ale to moja opinia. I ja na pewno to zrobię. Na drugim koncie i wyniki yy, dam wam po tym. Po wyniku. Czyli że w momencie kiedy przyjdzie do kapitalizacji, to wam wtedy udostępnię te wyniki, jak one przebiegały. W każdym razie takie transakcje, które dzisiaj rzucę. Prawdopodobnie zrobię. Nie wspomnę o każdym przedmiocie, który będę kupował, ale będę pokazywał przedmioty. Więc, ogólnie rzecz biorąc, takimi małzami, to jeżeli ktoś je kupował drożej, można się zainteresować ich uśrednianiem. Chociaż no mówię, to jest już, już uśrednianie. Dla mnie mouse jest dosyć sensowny pod zakup, głównie przez kwestie wizualne, ale też przez to, że rzeczywiście, jak sobie tak. No, to jest taka analogia dosyć śmieszna. Ja nie wiem, czy można w ten sposób w ogóle na to patrzeć, ale mimo wszystko te czołowe naklejki, jeżeli chodzi o glittery, na przykład, czy to Cloud9, no w sumie głównie, czy, ale nawet Imperial, czy 9Z. Czołowe naklejki, jeżeli chodzi o glittery, robiły dosyć duże krotności, to trzeba przyznać. I ja bym ogólnie w ten sposób mógł spojrzeć na Maus, chociaż na pewno nie jest to w ogóle inwestycja, którą będę brał pod uwagę w tym cyklu, jeżeli chodzi o wrzucanie. Rozważyłbym Fnatic, chociaż też nie brałbym go pod uwagę, raczej nie będę w niego wcale wchodził. Ponieważ no trzeba przyznać, że spadek jego jest gigantyczny od tego, co było, to jest naprawdę duży spadek i to jest w ogóle spadek na totalne minimum, jeżeli chodzi o cenę tej naklejki. Więc może zrobienie Bajordera na 0,87 czy coś takiego może być jakąś tam opcją, rozegrania tego. W ogóle ma bardzo małą ilość wystawień, chociaż to jest akurat, znaczy, to jedynie pokazuje, że przy mobilizacji ta naklejka jest w stanie wrócić na te swoje stare, dawne tory, na dawne ścieżki. Więc tutaj ogólnie to by było coś, co bym rozważał, ale no nie jest to coś, co ja będę osobiście dokupował. Na drugiej stronie tutaj się będą znajdowały trochę tańsze rzeczy. To są te, które bardziej wchodzą w krąg moich zainteresowań. O dziwo, nie będę się interesował G-Tu, pomimo tego, że w sumie tak by wynikało z mojej, tych, moich analogii. tu mam kupione, uśredniać go już nie zamierzam. Chyba że za 60 groszy. No to wtedy chętnie bym się skusił. I teraz tak, dalej bym uśredniał Into the Bridge, Furia, e, Pain, e, Gamer Legion, czyli te najtańsze i Complexity. To jest e, kolejna rzecz, którą bym uśredniał. I teraz ogólnie, jakbym te Bajordery stawiał, chociaż w sumie już przeszedłem na kolejną stronę, to może od końca zaczniemy. Jeżeli chodzi o Complexity, stawiałbym Bajordery na 31 groszy. Nie zastanawiałem się na przykład nad naklejkami jeszcze Stimulate Liquid czy Vitality. Tutaj jeszcze sobie nie patrzyłem, czy to by było opłacalne, czy nie. I teraz na pewno nie będę miał na to czasu na filmie, żeby to wszystko przepatrzeć, czy taki zakup się opłaca. Myślę, że może się opłacać, ale tutaj, na, znaczy na pewno bym doanalizował sobie w wolnym czasie jeszcze Team Liquid Fluxo Vitality Heroic. Hmm, naklejką, która jest dziwna, ale znaczy tu nie będę rzucał. O, tak powiem, nie rzucę tą naklejką, bo nie jest ona, e, że tak to powiem. Jest sprawdzona i dlatego jej nie będę podawał, ale ona jest w dalszych częściach ogólnie, jeżeli chodzi o mm, naklejki. No i teraz, jakbym lokował Bajordery w sumie, a ja sobie nawet w sumie odpalę ten fona. No, tak zrobię i wam powiem plus minus, jakbym rozłożył. Na into the bridge. Sprawdzę se. Uf. Telefon odpalony. Pyk. 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 Kurwanska. Dobra, hubi Na Into the Bridge stawiałbym Bajorder na poziomie w okolicach 42. Tak, bym 43, 42, 44. Tak myślę, że bym robił. Na Natus Vincere lekko bym po prostu stawił niżej niż Into the Bridge, czyli na przykład 2 grosze taniej na Pain stawiłbym w okolicach też, tu bym stawiał pod pod 35 tak bym ogólnie stawiał w tym momencie na Pain gdybym miał stawiać, nie jednak zmieniam na to z Winzer bym stawił na 37 w tym momencie to ono by takiej ceny wymagały Dobrze mówię? 37? One by się nawet za tyle nie kupiły, ale takiej ceny by wymagały. Gdyby trzeba, gdybym... Ta, no chyba, że na jakiś mikro naprawdę zarobek, to wtedy może 41. Ale tutaj raczej marny to interes. Mm. Dalej. jej bym chyba nawet nie dokupował. W sumie, jak się tak zastanawiam. Chyba, że do kół idąc, to może bardziej. Yy, I teraz tak. Gamer Legion... W sumie e, chyba bym nie dokupował jeszcze w tym momencie. Nie, nie, nie planowałbym takich zakupów. E, no i chyba to Complexity jakoś tak najciekawiej się układa ze wszystkich. Myślę, że Complexity by było moim głównym zainteresowaniem. I zainteresowałbym się jeszcze Face, bo może mieć dosyć duże Liquidity. E, więc tutaj akurat też myślę, że Face by było takim moim. Jednym z ruchów, które mógłbym robić. Przy czym tu bym się starał wyłapać to na kapitale Znaczy na cenie w okolicach 30 groszy, nie? W zależności od tego jakie to ma liquidity, nie? Ile tego by dziennie schodziło. No bo tu będzie po prostu potężne wahanie, nie? Na tej naklejce, nawet gdybym chciał jakoś bardziej ryzykować, widzicie kurwa zresztą co tu się dzieje, nie To za 32 robić buy order albo najlepiej yy, porozstawiać sobie to na naklejki i starać się łapać te pozycje, nie? to ogólnie ja bym tak robił. Bo tutaj po prostu widzę, że się zaczyna dziać taki jakby impu, e, impuls ze strony tych naklejek, gdzie popyt po prostu na niektóre zaczyna rosnąć i jeszcze mm, to nie do końca reaguje w cenie. W sensie chodzi o to, że się robią bardzo dużo bajardery na nie na tych właśnie cenach, o których mówię. Ludzie inni też to dostrzegają że takie coś może być y, dosyć opłacalne. I naprawdę, wczoraj jak widziałem, jaka y, salwa pieniędzy poleciała w Glittery, no to po prostu ta zwróciła moją uwagę. Dziękuję wam za to, że y, przynieśliście mi te informacje. To bardzo miłe z waszej strony. Y, I ogólnie tak bym to w tym momencie rozważał, żeby podokładać. Przy czym, no jeszcze myślę, że... Co w sumie? Czy coś jeszcze? Hmm. Nie wiem może vitality jak sobie tak no czyż. to już zachęcam was do przeglądania tego po prostu i tyle do tego żeby sobie może coś pominąłem jeszcze to się jeszcze zastanowię czy czegoś nie pominąłem w filmie no heroik jeszcze pominąłem heroik pominąłem zdecydowanie i myślę że heroik na 17 groszach też bym dokładał. I to tak na spokojnie myślę, że tutaj naprawdę 17 groszy to jest bezpieczna cena. No. Nie wiem, ile się da pieniędzy na tym obrócić. To jest problem. Ja wiem, że jakby rynek glitterów, w ogóle rynek Paryża jest bardzo chłonny, więc tam praktycznie ile pieniędzy wrzucisz, tyle on zazwyczaj je, a jak to jeszcze wrzucisz w tak dużo naklejek, to praktycznie on to wpierdoli w całości. Mm, ale to by były moje takie. Gdybym ja ogólnie dzisiaj miał robić sobie te dywersyfikację, to je zrobię. I mówię, ja ogólnie te inwestycje wszystkie poczynię, tak jak mniej więcej powiedziałem. One będą trochę bardziej konkretne z mojej strony poczynione. One będą poczynione też na innym koncie, bo tutaj zwyczajnie nie mam pieniędzy, a mam inne konto Steam, na którym jeszcze mi się zostało trochę siana. Więc nie wiem, w sumie wydaje mi się, że. Może wrzucę to w sumie na my friend jako pakobena, jak zrobię te wszystkie zlecenia, bo to będzie takie dosyć uczciwe, żeby je pokazać, że one zostały zrobione i tak dalej. Albo może pokażę je dopiero za tydzień, kiedy one będą mogły być już w takiej kolejce, że wiem, że nikt mi nic z nimi nie zrobi. No, i potem najwyżej po prostu powiem, że no to były głupie zlecenia, wszystkie naklejki spadły do 5 groszy, mm, wzruszę ramionami i tyle, albo one rzeczywiście zaczną odbijać się, będę z tego cieszył. Nie? Ja nie zachęcam do e, robienia takich samych zleceń, bo to jest tylko i wyłącznie moja opinia. A Paryż jest na eventem niestabilnym, który może bardzo szybko zlecieć. Ja to wszystko robię na własne ryzyko, e, w sumie bardziej forfany niż dla zarabiania pieniędzy. Także o tym informuję. No i tyle, nie? Co? Trzymajcie się. Jo.